Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Reja, Sławomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku Polskich Pazurów będziemy mówili o pojazdach minowania narzutowego o kryptonimie Baobab. Czyli krótko mówiąc Baobab, ale zanim o Baobabie sobie powiemy, to zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, a w szczególności do jego piątego rodzaju, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Jest to świetna jednostka, skoro tak wielu na nią hejtuje, to znaczy, że Rosjanie wiedzą, że ona naprawdę jest niebezpieczna dla nich. Dobra. Huta Stalowa Wola. Konstruuje właśnie pojazdy minowania narzutowego i zapewnia, że prace nad Baobabem przebiegają planowo według umowy z 28 grudnia 2018 roku. Współpracuje tutaj już od wielu lat z bydgoską Belmą, producentem min i miotaczy do nich. Tutaj mamy tą wersję, o której za chwilę jeszcze powiem, kołową Baobab K. Huta Stalowa Wola ma spore doświadczenie w konstruowaniu systemów minowania narzutowego, bo już w latach 90. zainstalowała 4 bloki miotaczy min na starze 1466. Ale niestety upadek fabryki Stara przekreślił ten nośnik. Także teraz na Jelczu. W 2003 roku Huta Stalowa Wola zaprezentowała inżynieryjny system minowania Kroton na zmodyfikowanym podwoziu gąsienicowym pływającego transportera MTLB. W 2005 roku Wojsko Polsko zakupiło tylko niestety 6 tych niezłych całkiem wozów. Tutaj w Krotonie po prostu ta modyfikacja, dodam jeszcze, polega na tym, że dodano jeszcze parę kół nośnych. Prawie 16-tonowy Kroton ma zespół 4 bloków kaset minowych, mieszczących 400 nieusuwalnych kumulacyjnych min przeciwpancernych dwustronnego działania MN-123. O działaniu natychmiastowym lub zwłocznym. Kroton ma tutaj do samoobrony karabin maszynowy na tej kopułce dowódcy i też po bokach widzimy granaty dymne, też aby zasłony stworzyć. No na pewno, gdyby tego typu pojazd, przydałby się taki gąsienicowy pojazd, trzeba by dodać jeszcze system ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym obra. Kroton stworzył nową jakość w wojskach inżynieryjnych, pozwalając na znacznie efektywniejsze budowanie pól minowych przed nacierającymi ugrupowaniami pancernymi przeciwnika. Mający tylko 2 osoby załogi, Kroton może postawić w 15 minut zaporę minową o szerokości 30 do 90 metrów i długości do 600 metrów i zatrzymać w ten sposób ugrupowanie pancerne nieprzyjaciela, spowolnić lub zmusić do zmiany kierunku. Zastosowanie takiego środka ma duże znaczenie w operacjach utrudnienia dostępu do brodów na rzekach, wąskich przejść pomiędzy naturalnymi przeszkodami i tym podobne. Może utrudniać i opóźniać rozwijanie jednostek pancernych, wymuszając na nieprzyjacielu określone manewry i pozwalając własnym środkom zwalczania na uzyskiwanie przewagi taktycznej. W 2010 roku Huta Stalowa Wola ma już kolejną wersję systemu minowania narzutowego na trzyosiowym Jelczu z 4 blokami miotaczy min rozstawianych ręcznie, z których można wystrzeliwać na boki i do tyłu pojazdu.
ale nie tak ciężko jak w Krotonie. A do uzupełniania zapasu środków bojowych, kaset minowych lub wymiany bloków z kasetami potrzebne jest zaplecze techniczne. Oczekiwana przez Wojsko Polskie konfiguracja Baobaba, to jest 2018 roku, idzie w kierunku czterech osi podwozia Jelcza, by mógł zabrać sześć bloków miotaczy, które mają być automatycznie rozsuwane, już nie ręcznie, i obracane do położenia bojowego. Do tego też celu mają pomagać im ma system dźwigowy, o którym za chwilę też więcej powiem. Ten dźwig to właśnie część systemu załadowczego o nazwie HIAB, znacznie przyspiesza odtwarzanie gotowości bojowej. Baobab K otrzyma znacznie bardziej zaawansowany system sterowania operacją stawiania min. Można będzie wprowadzić nastawy do sterownicy minowania w trybie automatycznym, także z wyższego szczebla dowodzenia. Baobab obecnie posiada komputer pokładowy, terminal wizualizacyjny z mapą cyfrową, system GPS i hodometr, radio cyfrowe, system łączności wewnętrznej FONET i 8 wyrzutni granatów dymnych z odrębnym pulpitem sterowania. Masa obecnego Baobaba K z załadowanymi czterema miotaczami to 21 ton. Konieczne będzie opracowanie nowej kabiny zdolnej umieścić zamontowane na stropie ciężkie ZSMU, czyli zdalnie sterowany system modułowy. Nie, tu chyba pomyliłem. Okej, sorry, niech ktoś w komentarzach napisze, ja sobie później przypomnę. W każdym razie ten system modułowego uzbrojenia służy do samoobrony pojazdu. Mamy tutaj na tym zdjęcie, prawda, taki właśnie karabin maszynowy tego systemu modułowego. Zaprowadziło to do konieczności skonstruowania nowej, cięższej i większej kabiny, co pociągnęło z kolei za sobą konieczność zastosowania większego i mocniejszego podwozia czteroosiowego. Dowódca, tutaj trzeba wspomnieć, pełni także rolę operatora systemu minowania. Do obsługi pulpitu i sterownicy systemu minowania dojdzie dowódcy jeszcze obsługa pulpitu ZSMU, co spowoduje ryzyko przeciążenia obowiązkami. Do rozsuwu miotaczy z położenia transportowego, marszowego do pozycji bojowej mają być zastosowane napędy hydrauliczne, a do ich obrotu elektryczne. Każdy blok miotaczy zawierający 20 luf na kasety minowe z pakietem 5 min w każdej kasecie waży 880 kg, pusty 360 kg. Wymaga to od mechanizmów napędu, ruchów platformy i bloków odpowiedniej wydajności, a od węzłów konstrukcyjnych związanych z platformami niezbędnego zapasu sztywności. Konieczne jest też zapewnienie odpowiedniej osłony, opancerzenia elementów napędów, przewodów itd. Zaprojektowanie takich mechanizmów sterowania blokami wyrzutni wcale nie jest proste. I tutaj mamy minę narzutową MN-123 z ładunkiem kumulacyjnym dwustronnego działania. Przebijalność 60 mm RHA, czyli tej stali przeliczeniowej. Wystarcza do penetracji dennej części większości czołgów. Przeciwpancerne miny MN-123 o masie 3,7 kg wyposażone są w zapalnik magnetyczny oraz systemy samolikwidacji i samoneutralizacji. Szerokość układanego zdalnie pola minowego
można regulować od 30 do nawet 180 metrów. Pola minowe można układać zdalnie, na przykład na przeciwległym brzegu rzeki, bez wysyłania w to miejsce własnych żołnierzy. W swojej klasie Baobab K będzie miał największy zasięg minowania. Szerokość pola minowego 180 metrów, długość 1000 metrów, a czas układania zagrody złożonej z 600 min nie przekroczy 3 minut. Jeśli niespodziewanie nie pojawią się jakieś niezależne od konsorcjum problemy, np. zmiana wymagań, to w roku 2021 powinny definitywnie zakończyć się prace prototypowe. Konieczne jest przeniesienie tych rozwiązań na nośnik gąsienicowy, czyli Baobab G, który będzie potrzebny dla brygad zmechanizowanych, ciężkich. Do wykorzystania jest raczej tylko większe podwozie K9PL, które do Krabów zaczyna produkować Huta Stalowa Wola, ale już z pewnością nie dla 6-miotaczy i dla takiego dźwigu, ale trzeba będzie już tutaj wrócić, tak jak w Krotonie, do 4-miotaczy, ale oczywiście z pełną automatyzacją, a nie z jakimś ręcznym, jak w Krotonie tutaj użytkowanie. Ok, to tyle na dzisiaj. Hej.